Witam, mam na imię Zbigniew, jestem pracownikiem Muzeum Fabryki, które znajduje się w manufakturze w Łodzi. Muzeum Fabryki to jest wystawa, która dotyczy historii jednych fabryk. Jednej spośród wielu fabryk, które tworzyły nasze miasto. Naszym zdaniem oczywiście najładniejszej fabryki. Mianowicie chodzi tutaj o wielkie imperium tekstylne należące do Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Izrael Poznański był łódzkim fabrykantem, takim prawdziwym lodzermęszem, czyli człowiekiem, który od bardzo niewielkiej kwoty pieniędzy dorobił się gigantycznego majątku. Był też właścicielem drugiej co do wielkości fabryki tekstylnej na terenie miasta. W ramach ekspozycji Muzeum Fabryki można zobaczyć masę zdjęć, planów, projektów oraz rycin. Są też tablice informacyjne. Jednak najważniejszym elementem są cztery działające XIX-wieczne krosna, które są uruchamiane. Także można samemu zobaczyć, w jaki sposób produkowane były tkaniny te 150 lat temu. Przede wszystkim muzeum chciałoby odkrywać historię, nie tylko ogólną, ale konkretnie tego miejsca, w którym się znajdujemy. Więc tutaj muszę śmiało powiedzieć, że tym najważniejszym celem jest edukacja. Muzeum Fabryki to jest wystawa, która jest poświęcona historii dawnych zakładów tekstylnych. Jednak prawda jest taka, że po godzinach muzeum pokazuje trochę inne oblicze, bardziej kulturalne. Bardzo często gościmy tutaj twórców, różnych artystów, pisarzy, którzy na sali, która znajduje się powyżej ekspozycji, mogą pokazywać albo swoje prace artystyczne, albo opowiadać o książkach, które właśnie napisali. Także tutaj zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą Muzeum po godzinach. Zacznijmy od tego, co widać. Muzeum Fabryki to jest wystawa, którą można przyjść, zobaczyć. Zobaczyć też, jak odbywają się u nas warsztaty. Natomiast nie do końca, znaczy nie zawsze widać to, co jest również istotne. Tutaj głównie kustosz naszej wystawy, czyli pani Ania Lisiewicz, dba o to, żebyśmy też mieli kontakt z byłymi pracownikami zakładów, czyli dawnymi pracownikami Pulteksu. Tworzą oni taki klub przyjaciół muzeum, który bardzo często przychodzi po godzinach również i spotyka się na tej sali, o której już mówiłem, która znajduje się powyżej ekspozycji, i od nich pozyskujemy też te informacje, o których nie da się wyczytać w książkach, a też tworzą dawną historię tych zakładów. Mało tego, od niedawna, tutaj znakomita większość dawnych pracowników zaczęła tworzyć strukturę bardziej formalną, jest to Stowarzyszenie Dawni Ludzie Fabryki, które działa przy naszym muzeum. Nasze muzeum oprócz zwykłego, suchego zwiedzania oferuje tak zwaną edukację przez działanie. Mamy bogatą ofertę warsztatową. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć ulotkę, która znajduje się na naszej stronie. Jest ona podzielona na różne grupy wiekowe, tak żeby można było dobrać taką lekcję warsztatową, taką lekcję muzealną, która będzie jak najlepiej pasować pod potrzeby naszej grupy wiekowej. Nie ukrywam, że podczas projektowania naszej oferty warsztatowej głównie na celu mieliśmy wypełnienie potrzeby podstawy programowej. Także mamy tutaj pełne spektrum warsztatów, które dotykają różnych dziedzin, z różnych przedmiotów. Mamy warsztaty takie jak gra ekonomiczna, jest to wielka gra, taka symulacja wolnego rynku, po to, żeby odpowiedzieć na zapotrzebowanie z dziedzin przedsiębiorczości. Mamy też oczywiście warsztaty plastyczne, no i warsztaty stricte historyczne, które mają nawiązać do edukacji regionalnej. Oczywiście muzeum też stara się odpowiedzieć na zapotrzebowanie nie tylko najmłodszych, nie tylko grup szkolnych. Mamy też bardzo bogatą ofertę dla grup starszych, bardziej wymagających odbiorców. Mamy wiele produktów, wycieczek zaadresowanych dla grup, na przykład po konferencjach. Bardzo często wcielamy się w postać poznańskiego czy poznańskiej po to, żeby we własnym imieniu oprowadzać po całym swoim wielkim imperium, ponieważ pamiętajmy, że historia tych fabryk to nie tylko Muzeum Fabryki, ale całe otoczenie, czyli cała manufaktura niejako współgra z tą historią, więc oprowadzamy
i po rynku, i po muzeum, czasami też po zaprzyjaźnionym muzeum miasta. Także to nie jest tak, że tylko najmłodsi mogą spędzić u nas czas. Co ciekawe, mamy też bardzo atrakcyjną ofertę warsztatów dla dorosłych, po których można na przykład mieć bardzo fajną pamiątkę po wizycie w Łodzi.